Wszystko zaczęło się od Angeliny Jolie i jej nogi. Na tegorocznym wręczeniu Oscarów pojawiła się w tej pamiętnej sukni i pozowała w naprawdę dziwny sposób, prezentując swoją, bądź co bądź, dość chudą i bladą nogę. I nagle na czerwonych dywanach na całym świecie zaczęły królować kreacje z bardzo dużymi rozcięciami. Tak odważnymi, że nie mogliśmy nie zastanawiać się, czy celebrytki w ogóle zakładają do nich bieliznę. Która gwiazda i jej suknia zasługuje na miano najodważniejszej? Zobaczcie nasz ranking. Jako prowadząca Taniec z Gwiazdami budziła wiele skrajnych emocji. Jednak co jak co, ale talentu i inwencji twórczej nie można jej odmówić. Natasza Urbańska próbuje swoich sił jako projektantka mody. I jedno z jej dzieł mogliśmy podziwiać na balu Fundacji TVN. Tak, suknia z wielkim dekoltem podkreślająca seksowne kształty artystki została zaprojektowana właśnie przez nią. Była tak opięta na pupie, że o brak bielizny łatwo Nataszę posądzić. A wy jak myślicie? Perfekcyjna pani domu poczyna sobie coraz śmielej na polskich salonach. W programie jest grzecznie. Klasyczne kostiumy, skromne sweterki, no i oczywiście fartuszek. Ale nawet nie próbujcie myśleć o Małgorzacie Rozenek jako o grzecznej kurze domowej. Głębokie rozcięcie w seksownej czerwonej sukni było bardzo niebezpieczne. Ale czy perfekcyjna pani domu pokazałaby się bez bielizny? Chyba nie. Do tego, że Rihanna lubi szokować i wiele pokazywać, zdążyliśmy się już chyba wszyscy przyzwyczaić. Na premierze filmu Battleship wystąpiła w takiej właśnie odważnej kreacji. Brak stanika i jasny, mocno opięty materiał sukni nie pozostawiały wiele miejsca dla wyobraźni. Czy piosenkarka miała bieliznę? Tego się chyba nie dowiemy. Malwina Wędzikowska poszła na całość. Na bal TVN przyszła w czarnej, asymetrycznej sukni z trenem i wielkim rozcięciem pokazującym całą nogę. W tak odważnej kreacji łatwo wpadkę. Stylistka może i zrezygnowała ze stanika, ale majtki założyła, więc wpadki na szczęście uniknęła. A jeżeli ta suknia coś Wam przypomina, to nie mylicie się. Kreacja Malwiny Wędzikowskiej pochodzi od projektanta, który stworzył pamiętną suknię Ani Rubik. Wielka impreza i wielkie rozcięcie. Tak właśnie zaprezentowała się polska modelka na nazywanej Oscarami mody gali Met. Czy Wy też macie wrażenie, że poszczególne kawałki sukni ledwo się ze sobą trzymają? Rozmawialiśmy jednak z Anią, która zapewniła, że kreacja była zaprojektowana tak, żeby niczego nie było widać. A czy miała bieliznę? Stwierdziła, że to pozostanie jej słodką tajemnicą. A co Wy myślicie o tych odważnych kreacjach? Czy gwiazdy przesadzają z odkrywaniem ciała? Czekamy na Wasze komentarze. Do zobaczenia za tydzień.